Sup mordeczki, witam Was ponownie na moim kanale. Mam dzisiaj dla Was coś, czego dawno nie było, czyli tag. Mianowicie, jak widzicie po tytule, tag, kocham jesień. Ja po prostu naprawdę kocham jesień, uwielbiam. Jest to jedna z moich ulubionych pór roku razem z zimą. Ja nie przepadam za latem, wolę te zimniejsze miesiące, więc po prostu stwierdziłam, że taki tag idealnie się po prostu wpisze. Także zapraszam do oglądania. Pytań jest 9, więc zaczynamy. Ulubiona szminka na jesień. Moją taką podstawową odpowiedzią byłyby wszelakie burgundowe, takie śliwkowe, ciemne szminki. Natomiast podam tutaj szminkę, która jest moim ulubieńcem od niedawna, bo jest to nowość. Dla mnie nowość. Coś, w czym jestem absolutnie zakochana, jest to Max Factor Lipfinity Lip Color w odcieniu 160 Iced. Jest to rewelacyjny kolorek, który po prostu jest idealny. Nie jest to prawda bardzo ciemny i nie jest taki, wiecie, jakiś bardzo rzucający się w oczy, natomiast uważam, że jest rewelacyjny. Ulubiony lakier na jesień. Ja nie mogę mieć do pracy pomalowanych paznokci, natomiast ulubionym moim kolorem na jesień jest burgund. Taka oberżyna, ciemno-burgundowy lakier. Po prostu uwielbiam i mogłabym nosić cały czas. Gdybym mogła w pracy nosić pomalowane paznokcie, to na pewno gościłaby już u mnie taki kolor właśnie bordowy, a najbardziej burgundowy. Bardziej burgundowy niż bordowy, także burgund. Co najbardziej lubisz pić jesienią? Herbatę. Ja ogólnie jestem herbaciana, ja nie lubię kawy, nawet zapachu kawy nie lubię. Herbatę uwielbiam praktycznie w każdej postaci. I ostatnio zapijam się bardzo herbatą zieloną o smaku gingerbread, czyli pierniczka. Z Twinings jest przepyszna, ale ja ogólnie uwielbiam herbaty i jesienią piję ich jeszcze więcej. Bardzo też lubię zwykłą czarną herbatę z sokiem malinowym i pomarańczą. Po prostu rewelacja. Ulubiona świeca zapachowa. Powiem Wam, że nie mam. Ja zbytnio nie używam świec, mam tylko jedną, nie mam, dwie świeczki i obie są o zapachu mango, ponieważ uwielbiam mango, natomiast wolę woski i wszelkie takie cynamonowe, mocne, ostre zapachy ja bardzo lubię. Lubię też takie męskie zapachy i z pewnością jesienią właśnie takie u mnie zapachy królują. Dość mocne takie pieprzne, przyprawowe, korzenne, takie mniej więcej. Ale jakiegoś takiego jednego ulubionego zapachu nie mam. Ulubiony zapach na jesień, jeśli chodzi o perfumy. I powiem Wam, że ja ogólnie mam dwa swoje ulubione perfumy, jedną mgiełkę. I właśnie to jest chyba albo mój taki zapach, który jest po prostu już moim zapachem, to jest Lady Rebel by Mango. Ja po prostu noszę go cały rok, uwielbiam. A jeśli nie, to będzie to mgiełka z Bath & Body Works Twilight Woods. Miałam jej od zeszłego roku, jak będę w Warszawie, musiałam koniecznie sobie ją kupić. Uwielbiam ten zapach na jesień i tak, to na pewno będą te dwa. Ulubione akcesoria na jesień, szaliki. Szaliki. Powiem Wam, że na pewno będą to szaliki. Ja uwielbiam szaliki, mam dużo szalików, mam sporo apaszek. Uwielbiam szaliki i właśnie jesienią mogę je wyciągnąć i nie wyglądać na, wiecie, nienormalną, że chodzę z szalikiem, bo jest do tego odpowiednia pogoda. Dlatego tak, na pewno szaliki. Gdybyś poszła na imprezę halloweenową, za co byś się przebrała? Na pewno za coś strasznego. Nie należy do dziewczyn, które przebierałyby się w seksowną pielęgniarkę albo w seksownego kociaka, bez obrazy, jeśli to jest wasz styl, nie do końca mój. Natomiast ja zazwyczaj się nie przebieram w Halloween. Jakoś tak wypadało, że ostatni Halloween pracowałam. Nie wiem, jak to będzie jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że nie będę pracować i wtedy wydaje mi się, że przebiorę się może za jakieś zombie albo na jakąś taką dziwną postać, gdzie mogłabym zrobić makijaż na całą twarz, żeby mi coś odpadało, jakieś takie żelatyna i tak dalej, wiecie, jakieś dekoracje, że tak powiem, charakteryzacje z żelatyną. Może coś takiego, jeśli będę miała wolne. Także nie wiem, jakoś nie mam szczególnie nigdy planów na Halloween, powiem Wam. Jaki trend na jesień podoba Ci się najbardziej? Ja bardzo lubię to, że jesienią sieciówki mają dużo rzeczy w kratę. Ja uwielbiam rzeczy w kratę, ja mam pełno koszul w kratę, szaliki w kratę, mam płaszcz w kratkę. Bardzo, bardzo lubię motyw kratki. I właśnie jesienią on jest, zauważyłam, o wiele bardziej promowany, że tak powiem, przez sklepy. Jest więcej rzeczy w kratę jesienią i po prostu to jest moje ulubione. No i takie ciemne kolory, butelkowa zieleń, burgund, jest dużo czarnego i dużo szarości, także to.
co lubisz, a czego nie lubisz w jesieni. I powiem Wam, że ja lubię praktycznie wszystko. Może poza tym, że jest taka różnica temperatur, jeśli chodzi o bardzo wczesny poranek, a popołudnie, ponieważ jak wychodzimy bardzo wcześnie rano, to trzeba się grubo ubrać, a później czasem bywa, że jest ciepło, a jeśli nawet nie ciepło, to nie jest aż tak mroźnie, tylko jest po prostu chłodno. No i wtedy człowiek ma, wiecie, milion warstw po prostu przewieszony przez rękę, szalik gdzieś tam wrzucony do torby, ta torba jest wielka. Także to jest chyba jedyna rzecz, której nie lubię. A co lubię w jesieni? Praktycznie wszystko. To, że jest moim zdaniem tak bardzo przytulnie, bo na dworze szybko robi się ciemno, możecie się, wiecie, przytulić w koc z herbatą i z dobrą książką albo z dobrym serialem. Nie musimy szukać wymówek, jeśli nie chcemy gdzieś z kimś iść, po prostu mówimy, że, nie wiem, robimy gorącą czekoladę i zapraszamy, a wiecie, ja jestem domownikiem, jestem typem domatora, lubię siedzieć w domu i dlatego chyba też tak bardzo lubię jesień, nie wiem, co robię z rękami. Natomiast lubię to. Tak, dla mnie chyba najbardziej jest to, że jest takie, taka przytulność. Zapalamy lampki, że jest też coraz bliżej święta, ja kocham święta, więc wydaje mi się, że to. I to, że można nosić mocne szminki codziennie i jest to na porządku dziennym, także tak. Wydaje mi się, że to. Bardzo bym chciała, żebyście wybrali dwa pytania z tych 9 i odpowiedzieli na nie na dole. Mam nadzieję, że znajdziecie na to minutkę czy dwie. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, hej, jestem Klau i witam serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, żeby być ze mną na bieżąco. Znajdziecie mnie też na wszystkich moich mediach społecznościowych, które latały tutaj podczas filmu. Zostawię je też w downbarze, tak jak zawsze, więc zapraszam, bo tam jestem na bieżąco i nawet jak nie ma filmików, to najczęściej jestem na Snapchacie i Instagramie, także obserwujcie mnie tam, jeśli chcecie mieć ze mną kontakt poza filmikami. Planuję też Q&A w najbliższym czasie, więc dajcie znać, czy chcecie, ale możecie już też zadawać pytania i po prostu ja je zbiorę zewsząd. I życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nie wiem kiedy to oglądacie. Mam nadzieję, że macie dobre humory i tak, dziękuję za spędzenie ze mną czasu i widzimy się w następnym filmiku.